Księga Joba, 2 rozdział, 10 wiersz. Odpowiedział jej: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swoimi usty. Wahrscheinlich ist es das älteste Buch der Bibel, das Buch Hiob. Być może Księga Joba jest najstarszą księgą Biblii. Und die Geschichte von Hiob ist allgemein bekannt. I historia Joba jest ogólnie znaną. Es ist sogar ein Sprichwort entstanden. Nawet powstało pewne przysłowie. Selbst in der Welt spricht man von Hiobs Botschaften. W tym świecie jest mówione, czy mówi się o tym poselstwie Joba. Hiob hat viele schlimme Botschaften bekommen. Bo Job przeżył wiele cierpień. Und wenn irgendetwas Schlechtes passiert, dann spricht man von einer Hiobsbotschaft. I jeśli coś złego się dzieje, to mówi się o tych cierpieniach Joba. Aber wir haben eben auch schon gemerkt, am Ende hat Gott Hiob reich gesegnet. Ale mogliśmy też to zauważyć, że na koniec Bóg obficie pobłogosławił Jobowi. Ich möchte gerne etwas sagen über 8 Fragen, die Hiob in diesem Buch stellt. I chętnie chciałbym powiedzieć, czy pokazać 8 pytań, które stawia Job w tej księdze. Auf die erste Frage bekommt er keine Antwort. Na pierwsze pytanie nie otrzymuje odpowiedzi. Und auf die letzte Frage braucht er keine Antwort bekommen. A na ostatnie pytanie nie potrzebuje mieć odpowiedzi. Aber dazwischen gibt es einige Fragen, die im Lauf des Buches beantwortet werden. Ale pomiędzy tymi pytaniami są, czy jest kilka pytań, na które w przeciągu tej księgi otrzymujemy odpowiedzi. Die erste Frage: wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen? To pierwsze pytanie brzmi: dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Diese Frage zeigt uns etwas von dem Glauben von Hiob. To pytanie pokazuje nam co nieco z wiary, jaką miał Job. Er hat viel Schlimmes erlebt. Przeżył wiele złego. Zuerst ging es an das, was ihm gehörte. Najpierw chodziło o to, o jego posiadłość czy posiadanie. Er musste seinen materiellen Besitz abgeben. Musiał stracić swój majątek. Aber er musste auch seine Kinder abgeben. Ale i również musiał stracić swoje dzieci. Aber damit war es noch nicht genug. Ale to nie było, na tym nie był koniec. Es ging ihm dann auch an die Gesundheit. Również poszło dalej, jeśli chodzi o jego zdrowie. Es gab eigentlich gar keinen Grund für all diese schwierigen Dinge. I w zasadzie nie było żadnej podstawy, by to go dotknęło. Gottes Wort sagt, Hiob war ein vollkommener Mann. Słowo Boże mówi, że Job był mężem w niemieckim doskonałym. In Kapitel 1, Vers 1 steht das. W naszym, w polskim jest nienaganny i prawy. Vollkommen rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. 4 cechy są wymienione: nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. Das heißt nicht, dass Hiob niemals einen Fehler gemacht hat. To wcale nie oznacza, że Job nigdy nie popełnił żadnego błędu. Aber er hat die Dinge mit Gott in Ordnung gebracht. Ale on te wszystkie sprawy uporządkowywał z Bogiem. Und Gott bestätigt es nochmal in Kapitel 2. I Bóg to potwierdza w 2 rozdziale. Ganz am Ende von Vers 3. Pod koniec 3 wiersza. Das, was ihn getroffen hat, hat ihn ohne Ursache getroffen. Że to, co go spotkało, spotkało go bez przyczyny. Und jetzt sehen wir, wie Hiob alles annimmt aus der Hand Gottes. I widzimy teraz, jak Hiob wszystko przyjmuje z ręki Bożej. Seine eigene Frau wendet sich gegen ihn. Jego własna żona jakby odwraca się przeciwko niemu. Sie fragt ihn auch etwas in Vers 9. Też go pyta w 9 wierszu. Sie fragt: hältst du fest an deiner Vollkommenheit? Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności albo w niemieckim swojej nienaganności, doskonałości? Aber Hiob möchte sie mitnehmen. Ale Job chce ją pociągnąć za sobą. Seine Frau hat von seiner Vollkommenheit gesprochen. Jego żona powiedziała o jego pobożności. Aber Hiob sagt, sollten wir zusammen das nicht annehmen. Ale Job mówi, czy my razem nie powinniśmy brać, odbierać?
Hiob wusste gut, dass das Gute, was erlebt hatte, dass das nicht verdient hatte. Job dobrze wiedział, że to całe dobro, które otrzymał, wcale na nie nie zasłużył. Er wusste, es war ein Geschenk Gottes. On doskonale wiedział, że to był dar Boży. Und jetzt hatte Hiob diesen Glauben und sagte, wenn Gott uns jetzt etwas Schlechtes schenkt. I on miał tą wiarę i mówi teraz, jeśli Bóg daje nam coś złego, dann wollen wir es doch auch annehmen. To chciejmy to również przyjąć. Und Hiob sündigt nicht mit seinen Lippen. I Job nie zgrzeszył swoimi ustami. Diese erste Frage zeigt uns einen schönen Glauben. To pierwsze pytanie pokazuje nam piękną wiarę. Petrus sagt, wir sollen uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Piotr mówi nam, że mamy się ukorzyć pod wszechmocną rękę Bożą. Und das tut Hiob jetzt. I to czyni właśnie tutaj Job. Dann kommen seine Freunde. Potem przychodzą jego przyjaciele. Und das Beste, was diese Freunde gemacht hatten, war sieben Tage einfach dort zu sitzen und nichts zu sagen. I najlepszą rzecz, którą oni zrobili, to było to, że siedzieli z nim przez 7 dni i nie powiedzieli nic. Sie sehen sein Leid, seine Not. Oni widzieli jego biedę, jego próbę. Und sie bleiben einfach sitzen und reden kein Wort. I po prostu siedzieli i nie powiedzieli żadnego słowa. Und dann öffnet Hiob zuerst den Mund. I najpierw Job otwiera swoje usta. Und jetzt merken wir, wie in seinem Inneren doch viele Fragen entstehen. I widzimy, jak w jego wnętrzu, jak wiele pytań jest. Noch einmal kurz zu dieser ersten Frage. Jeszcze raz krótko do tego pierwszego pytania. Wir lesen keine Antwort. Nie czytamy odpowiedzi. Wir wissen nicht, wie seine Frau reagiert hat. Nie wiemy, jak zareagowała jego żona. Aber wir wissen oder haben es gelesen, dass Hiob festhielt und nicht sündigte. Ale wiemy, że Job przy tym trwał i nie zgrzeszył. Wir lesen jetzt mal die nächste Frage. Kolejne, przeczytajmy drugie pytanie. In Kapitel 3, Vers 11. Trzeci rozdział, 11 wiersz. Czemu nie umarłem już w łonie matki? Czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Vers 12. 12. Czemu wzięto mnie na kolana? Czemu do piersi, abym je ssał? Vers 20. I 20 wiersz. Dlaczego jest dane światło nędzarzowi, a życie tym, którzy są do głębi zgorzkniali? Die Frage ist, warum lebe ich überhaupt? Pytanie, można by tak uogólnić. Po co ja w ogóle żyję? Wenn ich doch so viel Schlimmes erleben muss, jeśli ja muszę przeżywać tak wiele złych rzeczy, warum hat Gott mich nicht sterben lassen? Dlaczego Bóg nie pozwoliłbym umarł? Warum bin ich überhaupt geboren? Po co się urodziłem? Warum bin ich aufgezogen worden, dass meine Mutter mich versorgt hat? Dlaczego wzrastałem? Dlaczego opiekowała moja matka? Po co mnie moja matka się mną opiekowała? Warum hat Gott mein Leben noch nicht beendet? Dlaczego Bóg nie zakończył jeszcze mojego życia? Wir können die Frage von hier gut verstehen. I myślę, że dobrze rozumiemy pytanie, które stawia Job. Bei all den Schwierigkeiten, die in sein Leben kamen, bo w tych wszystkich trudnościach, które przeżył, mir wird diese Frage auch manchmal gestellt. To mir wird diese Frage auch schon mal gestellt. Bo ja takie pytanie też już usłyszałem. To jest vielleicht ein Gläubiger alt geworden. Może jakiś wierzący postarzał się. Er hat keine Kräfte mehr. Nie ma już siły. Und er fragt, warum nimmt Gott mich nicht weg? I pyta, dlaczego Bóg mnie nie zabiera? Warum bin ich überhaupt noch da? Po co ja tu jeszcze jestem? Ich möchte doch gern zu dem Herrn Jesus in den Himmel gehen. Przecież chcę iść do Pana Jezusa, chcę iść do nieba. Wir können diese Frage auch verstehen. I myślę, że też rozumiemy takie pytanie. Gerade wenn jemand schwach und krank ist. Szczególnie wtedy, gdy ktoś jest słaby i schorowany. Nun, Hiob bekommt eine Antwort auf diese Frage. Tutaj na to pytanie Hiob otrzymuje odpowiedź. Aber bevor ich diese Antwort lese, ale zanim przeczytamy tę odpowiedź, möchte ich zuerst etwas über seine Freunde sagen. Chciałbym najpierw kilka zdań o jego przyjaciołach. In den Kapiteln 4 bis 31. Od 4 do 31 rozdziału da antworten immer drei Freunde von Hiob. Odpowiada trzech z nich. Der erste ist der Eliphas. Pierwszym z nich jest Eliphas. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, aus welcher Perspektive redet Eliphas? I pytanie, jakie sobie możemy postawić, jest, z jakiej perspektywy mówi Eliphas?
Und man kann es so sagen, Eliphas redet aus der Perspektive der Erfahrungen und der eigenen Überlegungen. I możemy tak powiedzieć, czy stwierdzić, że Eliphas mówi z perspektywy swoich doświadczeń. Ich möchte das zeigen, zum Beispiel Kapitel 4, Vers 7. Na przykład 4, rozdział 7, wiersz. Przypomnij. Da sagt er, erinnere dich doch. On mówi tutaj, przypomnij sobie. Also eigene Erfahrungen. Przypomnij sobie własne doświadczenia. Oder Vers 8, so wie ich es gesehen habe. Vers 8 fängt so an. U nas jest ósmy wiersz, u nas jest jak daleko spojrzeć, a w niemieckim jest jak daleko spoglądałem. Oder Kapitel 5, Vers 27. Siehe, dies haben wir erforscht. Albo 5 rozdział 27 wiersz. Oto cośmy zbadali. Eliphas hat den Standpunkt der Erfahrungen und eigenen Überlegungen. Eliphas ma ten punkt widzenia doświadczenia i własnych przemyśleń. To jest menschlicher Standpunkt. To jest ludzki punkt widzenia. Aber damit kann man keine Antworten auf diese schwierigen Fragen geben. Ale tymi przemyśleniami nie da się dać odpowiedzi na to trudne pytanie. Der zweite, der antwortet, ist der Bildad. Drugi, który odpowiada, to jest Bildad. Und Bildad hat den Standpunkt der Tradition und der Überlieferung. I on przedstawia punkt widzenia tradycji i przekazów. Zum Beispiel Kapitel 8, Vers 8. Na przykład 8 rozdział, 8 wiersz. Befrage doch das vorige Geschlecht. Zapytaj proszę dawniejszych pokoleń. Richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Rozważ, czego ich ojcowie doświadczyli. Das ist der Standpunkt der Tradition und Überlieferung. To jest ten punkt widzenia tradycji i przekazów od wcześniejszych pokoleń. Und es ist auch ein menschlicher Standpunkt. I również to jest tym ludzkim punktem widzenia. Mit diesem Standpunkt kann man auch die Fragen, die Hiob hat, nicht beantworten. Tym punktem widzenia też nie da się odpowiedzieć na te pytania. Der dritte Freund ist Zophar. Trzecim przyjacielem jest Zophar. Und Zophar hat den Standpunkt der Religiosität und der eigenen Anstrengungen. I on ma to stanowisko religijności i własnych dążeń. Zum Beispiel Kapitel 11, Vers 13. Na przykład 11 rozdział, 13 wiersz. Wenn du dein Herz ausrichtest und deine Hände zu ihm ausbreitest. Jeśli dobrze przygotujesz swe serce i wyciągniesz do niego dłonie. Also wenn man sich selber anstrengt. A więc jak sam dołożysz starań. Dann glaubt Zophar, dass man versteht, was passiert. To wtedy Zophar uważa, że się zrozumie to, co się dzieje. Aber auch das ist ein menschlicher Standpunkt. Ale i to jest tym ludzkim punktem widzenia. Und auch damit gibt es keine Antwort auf diese schwierigen Fragen von hier. I również tym sposobem nie otrzymamy odpowiedzi na to trudne pytanie, które Job zadaje. Hiob und diese drei Freunde machen drei Runden. Job i tych trzech przyjaciół wykonują jak gdyby trzy rundy. Hiob sagt etwas, dann antworten die drei. Job coś mówi i odpowiadają. Dreimal geht das so. I trzykrotnie tak to wygląda. Und dann kommt Kapitel 32. I potem mamy 32 rozdział. Dann sind die Worte Hiob zu Ende. Wtedy Job kończy mówić. Und dann sind auch diese drei Männer am Ende. I również tych trzech kończy swoje wywody. Und dann war noch ein vierter da. Ale był wśród nich jeszcze czwarty. Der Elihu. Elihu. Und Elihu fängt dann an zu reden. I teraz on zaczyna mówić. Und Elihu redet erstens in der richtigen Haltung. I na początku on mówi w tym właściwym stanowisku. Es ist die Haltung der Demut und des Mitempfindens. To jest stanowisko pokory i współczucia. Er sagt nicht wie die anderen, ich weiß Bescheid. On nie mówi tak jak tamci, wiem. Ich will jetzt mal meine menschliche Weisheit weitergeben. Teraz posuwaj mojej ludzkiej mądrości. Nein, er sagt, ich bin jung. Nie, on mówi, jestem młody. Ich habe mich bisher gefürchtet, etwas zu sagen. I bałem się do tej pory czegokolwiek powiedzieć. Aber jetzt antwortet er doch. Ale teraz w końcu odpowiada. Und Elihu hält fest an Gottes Größe. I on trzyma się Bożej wielkości. Und er möchte Hiob mit Gott verbinden. I on chce Joba połączyć z Bogiem. Und deswegen ist Elihu auch in der Lage, Antworten auf die Fragen von Hiob zu geben. I dlatego też on jest w stanie dać odpowiedź na pytanie Joba. Satan wollte,
Hiob von Gott entfernen. Szatan chciał odsunąć Joba od Boga. Und er benutzte dazu diese schwierigen Dinge. I dlatego wykorzystał te ciężkie rzeczy. Aber Elihu versucht Hiob mit Gott zu verbinden. Ale Elihu chce przywieźć Joba do Boga. Und als Elihu dann auch fertig ist, i gdy Elihu kończy swój wywód, dann redet Gott selbst. To wtedy mówi sam Bóg. Und Gott gelingt es letztlich Hiob ganz nah an sich zu binden. I właśnie to Bogu udaje się, jak gdyby, jeśli można tak powiedzieć, udaje się przywieźć Joba do swojej bliskości. Aber dazu kommen wir zum Schluss. Ale o tym powiemy na koniec. Die zweite Frage, die wir hatten, to drugie pytanie, które czytaliśmy. Warum lebe ich überhaupt noch? Po co żyję? Und dazu gibt Elihu eine Antwort. I tu mamy odpowiedź Elihu. Er sagt in Kapitel 33, Vers 6. 33 rozdział, 6 wiersz. Er sagt, siehe, ich bin Gottes wie du. Also ich bin vor Gott so wie du. Vom Ton abgekniffen bin auch ich. 6 wiersz. Oto ja przed Bogiem jestem taki, jak ty. Także i ja jestem z gliny ulepiony. Was bedeutet das, was Elihu sagt? Co to oznacza, co mówi Elihu? Er sagt, sieh mal Hiob, wir sind doch Geschöpfe Gottes. Mówi innymi słowy, popatrz Jobie, jesteśmy obaj stworzeniami Bożymi. Und der Schöpfer hat doch das Recht, mit seinen Geschöpfen zu machen, was er möchte. I to Stwórca ma pełne prawo czynić ze swoim stworzeniem, co mu się podoba. Und der Schöpfer bestimmt darüber, wann es Leben gibt und wie lange das Leben geht. I to Stwórca decyduje, kiedy jest życie i jak długo to życie trwa. Es ist wie bei dem Töpfer und dem Ton. To jest dokładnie tak, jak u tego garncarza i gliny. Der Töpfer hat doch das Recht, mit dem Ton zu machen, was er will. To garncarz ma prawo zrobić z gliną, co chce. Es gibt im Propheten Jeremia auch eine solche Stelle. W proroku Jeremiaszu też jest takie miejsce. Wenn der Töpfer entscheidet, ich mache aus dem Ton ein Krug, dann macht er einen Krug. Gdy garncarz decyduje, że z tej gliny zrobią dzban, to go robi. Und wenn er den Krug dann wieder zerstört und eine Schüssel macht, dann ist das das gute Recht des Töpfers. A jeśli na końcu się rozmyśli i z tego ten dzban zniszczy i zrobi z niego misę, to jest to jego pełne prawo, by tak uczynić. Das ist die Antwort auf diese Frage, warum lebe ich überhaupt? To jest to odpowiedź na to pytanie, po co żyją, albo dlaczego jeszcze żyją. Gott hat einen Plan. Bóg ma plan. Und er hat auch das Recht dazu. I on ma prawo. Er schenkt Leben. On daruje życie. Und er nimmt Leben weg. I on zabiera życie. Und da dürfen wir es einfach aus seiner Hand annehmen. I my po prostu możemy to wziąć albo przyjąć z jego ręki. Die Menschen wollen das verändern. Ludzie chcą to zmienić. Sie wollen Leben, das entstanden ist, töten. Chcą to życie, które powstało, zabić. Abtreibung. Na przykład aborcja. Oder sie wollen Leben beenden, wenn sie meinen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Albo chcą zakończyć życie, kiedy stwierdzą, że to jest ten czas. Man nennt es ganz vornehm Sterbehilfe. Bardzo w taki łagodny sposób nazywa się to pomoc przy umieraniu. Aber der Mensch hat das Recht gar nicht dazu. Ale człowiek nie ma prawa do tego. Gott ist der Schöpfer. Bóg jest stwórcą. Und daran erinnert Elihu den Hiob. I to o tym właśnie przypomina Elihu Jobowi. In dem Moment, wo Hiob diese Frage stellt, w tym momencie, gdy Job stawia to pytanie, da sah er keinen Sinn in allem. To on Job nie widział żadnego sensu w tym wszystkim. Aber in Kapitel 42 sah er wieder einen Sinn. Ale w rozdziale 42 znowu ten sens znalazł. Uns geht es auch manchmal so. I z nami może być podobnie. In einer bestimmten Situation sehen wir keinen Sinn darin. W jakiejś danej sytuacji, w której się znajdziemy, nie będziemy widzieli sensu. Aber Gott wird uns einmal den Sinn von allem zeigen. Ale kiedyś Bóg pokaże nam, jaki był sens tego. Wir lesen eine dritte Frage von Hiob. Trzecie pytanie Joba. Kapitel 6, Vers 11. 6 rozdział, 11 wiersz. Skąd wezmę siłę, abym jeszcze wytrwał? Do jakiego kresu mam cierpliwie czekać? Können auch noch Vers
12 und 13 lesen. Jeszcze 12 i 13. Czy moja moc jest twarda jak skała, albo czy moje ciało jest ze spiżu? Zaiste nie ma dla mnie pomocy i ratunku, i ratunku jestem pozbawiony. To jest auch eine Frage, die wir schon mal haben. To jest też pytanie, które może w nas powstać. Wie soll ich das alles schaffen? Jak mam dać radę? Ich habe doch keine Kraft. Nie mam już siły. Wo ist denn die Kraft, mit der ich das alles aushalten soll? Skąd mam wziąć tą siłę, dzięki której miałbym to wszystko wytrwać albo przetrwać? Wir können Hiob gut verstehen, dass er diese Frage hat. I myślę, że dobrze rozumiemy Joba, że stawia takie pytanie. Und wir denken noch einmal daran. Die drei ersten können keine Antwort geben. Jeszcze raz pomyślmy o tym, że tych pierwszych trzech nie potrafi dać odpowiedzi. Von einem menschlichen Standpunkt aus gibt es keine Antwort auf diese Frage. Bo z ludzkiego punktu widzenia nie ma odpowiedzi na takie pytanie. Aber Elihu verbindet mit Gott. Ale Elihu wiąże to z Bogiem. Und wir lesen einen Vers aus Kapitel 35. Przeczytajmy 35 rozdział. Und es ist Vers 9. 9. Wiersz. Wegen der Menge der Bedrückungen schreit man. Man ruft um Hilfe wegen des Armes der Großen. My mamy tak. Krzyk bowiem podnoszą z powodu wielu ucisków, z powodu ramienia możnych wołają o pomoc. Aber man spricht nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Gesänge gibt in der Nacht. I 10. Wszakże nikt nie mówi, gdzie jest Bóg, mój Stwórca, który i w niedoli wywołuje pieśni pochwalne. Was sagt Elihu? Co mówi Elihu? Er sagt tatsächlich, wir haben wirklich keine Kraft. On mówi, faktycznie, my, ludzie, nie mamy siły. Und das, was uns begegnet, erscheint uns zu groß. I to, co na nas przychodzi, wydaje nam się, że jest zbyt duże. Aber es gibt einen, zu dem wir rufen können. Ale jest jeden, do kogo możemy wołać. Und das ist der große, allmächtige Gott. I to jest ten wielki, wszechmogący Bóg. Und bei ihm ist Kraft. A on ma siłę, on daje siłę. Und er kann helfen. I on może pomóc. Und er kann hindurchbringen. On może przeprowadzić. Wieder verbindet Elihu mit Gott. Znowu ten Elihu łączy to z Bogiem. Der kann sogar Gesänge geben in der Nacht. On może dać te pieśni pochwalne. In der Nacht der Dunkelheit und der Schwierigkeiten. W nocy, w momencie niedoli. Wir haben das am Anfang aus Philippa 4 gelesen. To, co czytaliśmy z Filipian 4. Da sind Sorgen. Tam są problemy. Und dann dürfen wir zu Gott gehen mit Gebet. I wtedy w modlitwie możemy iść do Boga. Und manchmal reicht beten nicht. Dann wird aus dem Beten ein Flehen. I czasem modlitwa to za mało i wtedy modlitwa przeradza się w błaganie. Und dann merken wir, wie der Friede Gottes kommt. I możemy wtedy zauważyć, jak ten pokój Boży przychodzi. Und dann können wir ruhig werden, auch in der Nacht der Schwierigkeit. I wtedy możemy zaznać spokoju, również w tej nocy trudności. Ein König hat das erlebt, der König Josaphat. Jeden z królów to przeżył, król Jozafat. In 2. Chronika, Kapitel 20. Druga Kronik 20. Eine große Menge von Feinden kam gegen ihn. Wielkie mnóstwo nieprzyjaciół przyszło przeciwko nim, niemu. Dann betet er. On modli się. 2. Chronika 20, Vers 12. Druga Kronik 20, 12. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Ja, Josaphat weiß, in uns ist keine Kraft. On wie, Josaphat wie, że my nie mamy siły. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Nie wiemy, co czynić. Dann bekommt er eine Antwort. I otrzymuje tą odpowiedź. Vers 17. 17 wiersz. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jeruzalemie. Der Herr wird mit euch sein. Pan będzie z wami. Er wird für euch kämpfen. On będzie za was walczył. Und ihr selber müsst gar nicht kämpfen. A wy nie musicie nic robić. Ja, tatsächlich. Wir fragen auch oft, wie sollen wir das schaffen? My też często się pytamy, jak mamy dać radę? Wo sollen wir die Kraft hernehmen? Skąd mamy wziąć siłę? Aber wir dürfen sie erbitten von Gott. Ale tą siłę możemy uprosić od Boga. Bei ihm ist Kraft genug. U niego jest dość siły. Und er möchte sie uns auch erleben lassen. I on chce również tą siłę dać nam.
Wir kommen zu einer vierten Frage. Czwarte pytanie. In Kapitel 7, Vers 19. Siódmy rozdział, 19 wiersz. Kiedyż wreszcie odwrócisz wzrok ode mnie i zaniechasz mnie, abym przełknął moją ślinę? Die Frage ist, wie lange noch? To pytanie brzmi, jak długo jeszcze? Das ist auch eine Frage, die können wir gut verstehen. Myślę, że i to pytanie bardzo dobrze rozumiemy. Wenn wir in einer Not sind, dann fragen wir, wie lange soll das denn noch gehen? Bo jeśli mamy jakieś trudności, to z pewnością pytamy się, jak długo? Und bei dieser Frage merken wir ein Problem bei hier. I jeśli chodzi o to pytanie, to zauważamy pewien problem u Joba. Er fragt, wie lange willst du von mir wegblicken? Jak kiedy... Wie lange willst du nicht von mir wegblicken? Mhm. Nicht von mir ablassen? Mhm. Jak długo jeszcze nie odstąpisz ode mnie? Er fühlt sich so, als würde Gott ihn alleine lassen. On się tak... Czuję, jakby... Als würde Gott ihn alleine lassen. Tak, jak gdyby Bóg go zostawił samego. Als würde er nur die Schwierigkeiten schicken. Tak, jak gdyby Bóg tylko zsyłał mu trudności. Sozusagen seine Hand gegen ihn wenden. Tak, jak gdyby Bóg był tylko przeciwko niemu. Aber gar nicht bei ihm sein. Ale poza tym Boga przy nim nie było. Ja, so fragt er, wie lange. Dlatego też pyta, kiedy wreszcie mnie zaniechasz? Kiedy zostawisz mnie w spokoju? Hast du es auch schon mal gefragt, wie lange? Czy też stawiałeś Bogu takie pytanie, jak długo jeszcze? Ich möchte an der Stelle mal zwischendurch etwas sagen. I teraz chciałbym coś wtrącić. Seht ihr, es ist nicht falsch, solche Fragen zu stellen. Wiecie, to nie jest błędne stawianie takich pytań. Wenn wir diese Fragen so im Herzen haben, dann dürfen wir sie Gott sagen. Jeśli takie pytania mamy w naszym sercu, to możemy je Bogu powiedzieć, przedłożyć. Sogar der Herr Jesus hat gefragt. Nawet Pan Jezus zapytał. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dass wir diese Fragen haben, ist kein Problem. To, że mamy takie pytania, to nie jest problem. Die Frage ist die Haltung, in der wir sie stellen. Pytaniem jest, w jakim nastawieniu te pytania stawiamy. Ich denke an einen anderen Propheten aus dem Alten Testament. Mam na myśli innego jeszcze proroka ze Starego Testamentu. Es ist der Prophet Habakuk. Prorok Habakuk. Er hatte auch viele Fragen. On też stawiał wiele pytań. Gott, warum greifst du nicht ein? Siehst du nicht die ganzen Bosheit in deinem Volk? Boże, dlaczego nie działasz? Czy nie widzisz tego całego zła pośród twojego ludu? Und dann sagt Gott ihm, Habakuk, ich sehe das alles. I Bóg mu mówi, Habakuku, ja to wszystko widzę. Und ich habe schon längst einen Plan. I od dawna, czy mam długo, od dawna mam już plan. Und bald kommen die Chaldeer. Niebawem nadejdą Chaldejczycy. Das war Babylonische Reich. Czyli to babilońskie królestwo. Die werden Gericht üben. I oni wykonają ten sąd. Und dann hat Habakuk noch eine schwierigere Frage. I wtedy Habakuk stawia jeszcze trudniejsze pytanie. Ich sag's mal mit meinen Worten. Powiem to moimi słowy. Er sagt, Gott, das verstehe ich aber jetzt gar nicht. Boże, tego to już w ogóle nie rozumiem. Wie kann das sein, dass du ein Volk, die Chaldeer, benutzt, ein Volk, das noch schlimmer ist als dein Volk? Jak to może być, że ty używasz ludu, który jest jeszcze gorszy niż ten twój lud? Und dieses Volk, das noch schlimmer ist, das benutzt du zum Gericht an deinem Volk? I tego jeszcze gorszego ludu używasz jako narzędzia sądu nad twoim ludem? Aber dann merken wir in Habakuk 2, dass Habakuk in einer guten Haltung fragt. Ale też możemy zauważyć w drugim rozdziale Habakuka, że to jego postawienie pytania, czy to jego stanowisko jest właściwe, jest dobre nastawienie. Er stellt seine Fragen. On stawia swoje pytania. Aber dann sagt er, ich will auf meine Warte treten, auf den Turm mich stellen. Ale mówi, ja stanę na tej strażnicy. Und ich will warten, was er mir antwortet. I będę czekał, co mi odpowiesz. Also sind keine Fragen der Auflehnung. To nie są takie pytania natarczywe. Sondern eine Frage, die eine Not im Herzen von Habakuk war. Ale to są pytania, które on faktycznie miał biedę w swoim sercu. Und er ist bereit, Antwort von Gott zu bekommen. I jest gotowy, by na każdą odpowiedź, którą Bóg mu da. Ein anderes Beispiel ist Gideon. Innym przykładem jeszcze jest Gedeon. Da kommt der Engel des Herrn zu ihm. Przychodzi do niego anioł pański. Und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. I mówi, Bóg z tobą, mężu waleczny. Und er sagt, hier, bitte mein Herr. A Gedeon mówi,
za pozwoleniem, Panie. Warum hat denn das alles uns betroffen? Dlaczego to wszystko na nas przyszło? Wo sind denn die Wunder, die unsere Väter erzählt haben? Gdzie są te cuda, które opowiadali ojcowie nasi? Das war eine echte Not bei Gideon. To był prawdziwy problem w przypadku Gedeona. Aber er hat in der richtigen Haltung gefragt. Ale właśnie on te pytania stawiał w tym właściwym nastawieniu. Und er hat Antworten gefunden. I on też otrzymał odpowiedzi. Wenn wir die Worte von Hiob lesen, gdy czytamy słowa Joba, dann denken wir manchmal, Mensch, Hiob, du, wie sagen, du nimmst dir den Mund ja ganz schön voll. Du bist ja, ja, kannst du setzen. To możemy sobie tak pomyśleć, Job, chyba przesadzasz albo za dużo sobie pozwalasz. Aber was sagt Gott am Ende? Ale co mówi Bóg na koniec? Er sagt über die drei Freunde. On mówi o tych trzech przyjaciołach. In 42 Vers 7. 42 rozdział 7 wiersz. Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde. Mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom. Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Gott sagt, ihr drei, ihr habt nicht gut, nicht angemessen gesprochen. Bóg mówi, was trzech mówiło nieprzystojnie o mnie. Aber mein Knecht Hiob doch. Ale mój sługa Job, tak, on, jego pytania były właściwe. Czy we właściwym nastawieniu. Wenn wir die Worte von Hiob gelesen haben, würden wir denken, das war auch nicht angemessen. Gdybyśmy czytali te słowa Joba, to też byśmy stwierdzili, to przesadza. Aber Gott, tak nie można. Gott sah in das Herz. Ale Bóg widział jego serce. Und er hat Verständnis dafür, wenn wir echte Fragen haben. I Bóg to rozumie, że jeśli mamy szczere pytanie, aber er verurteilt es, wenn wir Dinge mit unserem menschlichen Erfahrungsschatz und mit unserer Religiosität beantworten wollen. I Bóg to jest w stanie ocenić, czy my te rzeczy chcemy oceniać naszym ludzkim doświadczeniem i naszą ludzką religijnością. Also wir nehmen die Fragen Hiobs. A więc te pytania Joba. Und wir lernen für uns, wir können Gott ruhig unser Herz ausschütten. Jeśli je przeanalizujemy, to możemy stwierdzić, jak najbardziej możemy otworzyć nasze serce przed Bogiem. Ale chciejmy to zawsze czynić w tym właściwym nastawieniu. Skończyliśmy na tym pytaniu, jak długo ma to trwać. I Elihu daje tutaj podwójną odpowiedź. Einmal Kapitel 33, Vers 13. 33 rozdział, 13 wiersz. Gott ist erhabener als ein Mensch, warum hast du gegen ihn gehadert, denn über all sein Tun gibt er keine Antwort. Końcówka 12. Bóg bowiem jest większy niż człowiek. Po cóż spierałeś się z nim, że na żadne twoje słowa nie odpowiada? Mit anderen Worten. Innymi słowy. Hiob denkt nicht, es ist zu lang. Jobie, nie myśl, że to za długo. Denk nicht, es ist zu kurz. Nie myśl, że za krótko. Das ist deine Beurteilung. To jest tylko i wyłącznie twoja ocena. Aber Gott hat einen Plan. Ale to Bóg ma plan. Und er ist keine Rechenschaft darüber schuldig. I Bóg nie musi się tłumaczyć ze swoich decyzji. Und dann gibt er noch eine Antwort. Jeszcze jedna odpowiedź. 35, Vers 14. 35, 14. Wenn du auch sagst, du schaust ihn nicht, die Rechtssache ist vor ihm, so harre auf ihn. 14 wiersz. Zwłaszcza gdy mówisz, że go nie widzisz, rozprawa odbędzie się przed nim, więc wyczekuj go albo czekaj na niego. Wenn wir fragen, wie lange noch, jeśli stawiamy to pytanie, jak długo, dann möchte Gott uns zurufen, warte auf mich. To Bóg chce nam powiedzieć, czekaj na mnie. Für dich sieht es vielleicht so aus, als wäre ich nicht da. Dla ciebie może to tak wyglądać, że mnie nie ma w tym. Für dich sieht es vielleicht so aus, als würde ich nicht eingreifen. Dla ciebie to tak może wyglądać, że ja nie reaguję. Aber ich bin doch da. Ale ja jestem. Du kannst mir die Sache überlassen. Możesz tą rzecz mi zostawić. Warte auf mich, ich werde eingreifen. Czekaj na mnie, a ja na pewno zareaguję. Wie lange noch? Jak długo? Da waren die Jünger im Schiff. Ci uczniowie byli w statku. Und es war ein Sturm. I była burza. Sie mussten hart rudern.
musieli mocno wiosłować. Vielleicht haben sie auch gefragt, wie lange noch? Może też mieli takie pytanie, ile jeszcze? Der Herr Jesus kam zu ihnen. Pan Jezus przyszedł do nich. Aber er kam nicht in der ersten Nachtwache. Ale on nie przyszedł tej pierwszej straży nocnej. Auch nicht in der zweiten. Również nie drugiej straży nocnej. Und auch nicht in der dritten. I również nie w trzeciej straży nocnej. Kam er zu spät? Czy przyszedł za późno? Es dauerte lange. Trwało to długo. Aber er kam nicht zu spät. Ale nie przyszedł za późno. Es ist keiner ertrunken. Żaden z nich nie utopił się. Und er hat sie am Ende alle ans andere Ufer gebracht. I koniec końców wszystkich ich przywiódł do brzegu. Er hatte sie im Blick, er hatte sie nicht vergessen. On miał ciągle na nich patrzył i ani jednego z nich nie zapomniał. Die fünfte Frage in Kapitel 7, Vers 21. Piąte pytanie, 7 rozdział, 21 wiersz. Warum vergibst du nicht meine Übertretung und lässt nicht vorübergehen meine Ungerechtigkeit? Czemu nie odpuszczasz mojego przestępstwa i mojej winy nie przebaczasz? Es geht hier nicht um Vergebung für die Ewigkeit. Tu nie chodzi o przebaczenie na wieki. An der Vergebung für die Ewigkeit hatte Hiob keinen Zweifel. Co do tego przebaczenia w aspekcie wiecznym, to Job nie wątpił w to ani chwili. Er sagt in Kapitel 19, 19 rozdziale mówi: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wiem, że mój Odkupiciel żyje. Und er weiß, ich werde einmal aus meinem Fleisch Gott anschauen. I wie, że będę kiedyś Boga oglądał. Vers 26. 26 wiersz. I że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Nein, es geht hier bei der Frage 5 nicht um die Vergebung für die Ewigkeit. Jeśli o to piąte pytanie chodzi, to nie jest tutaj mowa o przebaczenie, to wieczne przebaczenie. Es geht um die Erziehungswege Gottes auf der Erde. Tu chodzi o to, jak Bóg, o te drogi wychowawcze Boga na tej ziemi. Und Gott schickt uns manchmal etwas, damit wir etwas lernen. I Bóg daje nam czasem coś, abyśmy się czegoś nauczyli. Manchmal ist es eine Folge eines falschen Weges. Czasami jest to następstwo naszej błędnej drogi. Wie bei David, als das Kind, das er mit Bathsheba bekommen hat, gestorben ist. Jak w przypadku Dawida, gdy to dziecko, które im się pierwsze urodziło z Batszeby, zmarło. Manchmal ist es etwas, damit wir nicht auf einen falschen Weg kommen. Czasami jest to coś po to, abyśmy nie poszli na złą drogę. So wie bei Paulus, damit er sich nicht überhebt. Tak jak w przypadku Pawła, aby nie wynosił się. Manchmal ist es, um uns zurückzubringen auf einen richtigen Weg. Czasami jest to coś, by nas przywieźć na tą właściwą drogę. So wie bei Hiob. Tak jak w przypadku Joba. Aber manchmal kommt doch eine Schwierigkeit. Ale czasami też jest taka trudność. Und es gibt gar nichts zu korrigieren. I nie ma nic do korygowania. Der Glaube soll einfach hervorstrahlen. Po prostu tu wiara ma promieniować. So wie bei Abraham in 1. Mose 22. Tak jak w przypadku Abrahama w 1. Mojżeszowej 22 rozdział. Da musste nichts korrigiert werden bei Abraham. Tam w tym przypadku nic nie musiało być korygowane u Abrahama. Aber in dieser schweren Prüfung durfte er ein Hinweis werden auf Gott den Vater, der seinen Sohn gegeben hat. Ale w tym trudnym doświadczeniu mamy wskazówkę na Boga Ojca, który darował swojego Syna. Es geht also um das Handeln Gottes mit uns in seinen Erziehungswegen. Tu widzimy o działanie Boże Handeln Gottes in seinen Erziehungswegen. Działanie Boże w jego, na jego drogach, w których nas wychowuje. Und da sagt Petrus, sagt Hiob, vergib doch, damit das Problem, die Not endlich aufhören kann. I Job tutaj mówi, przebacz w końcu, aby ten problem się zakończył. Auch auf diese Frage bekommt er eine Antwort von Elihu. I również na to pytanie otrzymuje odpowiedź od Elihu. In Kapitel 33, Vers 11. 33 rozdział, 11 wiersz. Er sagt, er legt meine Füße in den Stock, beobachtet alle meine Pfade. Moje nogi zakuwa w dyby, śledzi wszystkie moje ścieżki. Job denkt dran, Gott sieht dich. Job myśli o tym, że Bóg cię widzi. Und wenn er eine Not schickt, jeśli daruje jakąś trudność, er beobachtet deinen Weg. On obserwuje twoją drogę. Und er wird zur richtigen Zeit einen Ausweg geben. I we właściwym czasie da właściwe rozwiązanie. Wir merken, wie diese Fragen
zu tun haben mit der Not, in der Hiob ist. Widzimy, jak te pytania są powiązane z tą trudnością, w jakiej znalazł się Job. Aber über die Not hinaus, ale poza, czy wykraczając poza te trudności, denkt Hiob auch noch weiter nach. Job ma jeszcze dalsze przemyślenia. Und er stellt noch Fragen, die tiefer gehen. I stawia pytania, które są jeszcze głębsze. Und eine dieser Fragen ist Kapitel 9, Vers 2. Jedno z tych pytań to 9 rozdział, 2 wiersz. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga? Und dazu gehört noch die Frage aus Kapitel 14, Vers 4. I do tego należy jeszcze pytanie 14 rozdział, Vers 4. Vers 4. Wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? 14 rozdział, 4 wiersz. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Wir merken, wie Hiob durch das, was geschieht, ins Nachdenken kommt. Widzimy, jak przez to, co się stało, Job zaczyna myśleć się, rozmyślać. Und er merkt, wie kann denn überhaupt ein Mensch vor Gott gerecht sein? I mówi, jak w ogóle człowiek może być sprawiedliwy przed Bogiem? Und er merkt sogar, weil der Mensch ja ein Sünder ist. I mówi, myśli, jeśli człowiek, ponieważ człowiek jest grzesznikiem, wie kann denn aus einem Sünder, aus einem Unreinen, ein Reiner entstehen? Jak może z czegoś, co jest nieczyste, powstać coś czystego? Das geht doch gar nicht. To jest niemożliwe. Das sind zwei tiefgehende Fragen. To są bardzo głębokie pytania. Und beide Fragen werden in einem Brief im Neuen Testament beantwortet. I oba te pytania mają odpowiedź w Nowym Testamencie. In Römerbrief. W liście do Rzymian. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Jak człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem? Nur durch den Glauben an den Herrn Jesus. Tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Und wer an den Herrn Jesus glaubt, den rechtfertigt Gott. A kto wierzy w Jezusa Chrystusa, tego Bóg usprawiedliwia. Das ist der Weg, auf dem man gerecht vor Gott stehen kann. To jest droga, na której człowiek może być sprawiedliwym przed Bogiem. Nur durch den Glauben an den Herrn Jesus. Tylko przez wiarę w Jezusa, w Pana Jezusa. Und wie kann ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Jak może czysty wyjść z nieczystego? Das geht gar nicht. Nie, to jest niemożliwe. Dafür muss man von neuem geboren werden. Trzeba się znowu narodzić. Nikodemus hatte das ja auch nicht so ganz verstanden. Nikodem też tego tak do końca nie rozumiał. Der Jesus spricht von ihm, von der neuen Geburt. I Pan Jezus mówi mu o nowozrodzeniu. Und er sagt, kann man denn noch mal in den Leib seiner Mutter gehen? A on pyta, to można wejść jeszcze raz do łona swojej matki? Er hatte gar nicht bedacht, dann würde sich doch gar nichts ändern. On nie pomyślał wcale o tym, że jeśli tak miałoby się to odbyć, to nic by się nie zmieniło. Dann wäre es doch wieder natürliches Leben, wieder mit der sündigen Natur. To z takiego nowonarodzenia znowu by było naturalne życie obarczone grzechem. Nein, man muss von neuem geboren werden. Nie, to musi być prawdziwe nowozrodzenie. Gott macht den natürlichen Menschen nicht besser. Bo Bóg nie poprawia naturalnego człowieka. Er schenkt neues Leben. Bóg daruje nowe życie. Und so kann man als reiner vor Gott stehen. I tak, tylko tak, jako czystym można stać przed Bogiem. Nun, diese Fragen werden letztlich erst im Neuen Testament beantwortet. Te pytania są w koniec końców jest na nie odpowiedź w Nowym Testamencie. Aber Elihu deutet die Antwort schon an. Ale Elihu daje wskazówkę, jakby dając odpowiedź, wskazuje co nieco. Kapitel 33, Vers 23. 33 rozdział, 23 wiersz. Und 24. I 24. Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup. Ich finde das beeindruckend, was der Elihu schon begriffen hatte. Dla mnie to jest, robi to na mnie wielkie wrażenie, to, co rozumiał Elihu. Kein Mensch ist in der Lage, sich selbst gerecht vor Gott hinzustellen. Żaden człowiek nie jest w stanie sam siebie postawić jako sprawiedliwym, jako sprawiedliwego przed Bogiem. Es braucht einen Gesandten. Potrzebny jest pośrednik albo posłaniec. Es braucht einen Mittler. Potrzebny jest pośrednik. Und dieser Mittler kann die Sache klären. I tylko ten pośrednik, ten posłaniec może tą sprawę załatwić. Es braucht Erlösung. Potrzebne jest wybawienie. Und es braucht eine Sühnung. I potrzebne jest ubłaganie, czy okup. Die Tatsache als solche hatte Elihu schon begriffen. I ten fakt jako taki co nieco z tego Elihu już rozumiał. Und im Neuen Testament
finden wir die Antwort dann weiter erklärt. A w Nowym Testamencie mamy tą odpowiedź dalej wyjaśnioną. Nochmal diesen Punkt. Jeszcze raz ten punkt. Oft geschieht in unserem Leben etwas. Często w naszym życiu coś się dzieje. Und wir haben auf dieser Ebene der Erlebnisse schon einige Fragen. I na tym podłożu mamy jakieś pytania. Aber diese Fragen führen uns auch dazu, tiefer zu denken. Ale te pytania prowadzą nas do głębszych przemyśleń. Und dann führen sie letztlich dazu, dass Gott in dem Herrn Jesus die Lösung gefunden hat. Koniec końców do tego, że Bóg to rozwiązanie znalazł w Panu Jezusie. Für die großen Probleme der Menschheit. Na te poważne problemy ludzkości. Dann hat Hiob noch eine Frage. I jeszcze Hiob ma jedno pytanie. Kapitel 14, Vers 10. 14, rozdział 10, wiersz. Der Mensch aber stirbt und der Mann aber stirbt und liegt da und der Mensch verschallt. Und wo ist er? Gdy człowiek skona, leży bezwładny, a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? Wo ist denn die Zukunft? Gdzie jest przyszłość? Wo ist denn die Perspektive? Jaka jest perspektywa? Wo werde ich denn einmal sein? Gdzie będę? Auf diese Frage gibt Elihu eine gewisse Antwort. I na to pytanie Elihu daje odpowiedź. In Kapitel 33, Vers 30. 33 rozdział, 30 wiersz. Kannst du lesen? Mhm. Ich lese ab Vers 29 schon. Mhm. Siehe, das alles tut Gott zwei, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet werde vom Licht der Lebendigen. Das war 33, okay. 33 rozdział od 29 wiersza. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. Es gibt eine Zukunft. Jest przyszłość. Es gibt eine Hoffnung. Jest nadzieja. Es gibt das Licht der Lebendigen. Jest światło żyjących. Und Gott möchte den Menschen abhalten vom Rennen ins Verderben. I Bóg chce powstrzymać ludzi od tego biegu w potępienie. Er möchte nicht, dass er in der Grube landet. Bóg nie chce, by człowiek wylądował w grobie. Er hat eine Zukunft im Licht. Bo on ma przyszłość w światłości. Eine Zukunft im Leben. Przyszłość w życiu. Und Hiob hat das im Herzen ja gewusst. I Hiob wiedział to w swoim sercu. Był o tym przekonany. Wir haben eben schon an diesen Vers aus Kapitel 19 gedacht. Już wspominaliśmy ten ten wiersz z 19 rozdziału. Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 19 rozdział, 25 wiersz. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Er wird das letzte Wort haben. On będzie miał to ostatnie słowo. Er wird als der letzte auf der Erde stehen. On jako ostatni będzie na tej ziemi stał. Und es gibt eine Zukunft. I jest przyszłość. Auch wenn das Leben auf der Erde zu Ende ist. Nawet jeśli to życie na tej ziemi się zakończy, bleibt die Persönlichkeit erhalten. To nasza osobowość jest zachowana. Und es gibt eine Auferstehung. I jest zmartwychwstanie. Beides bekennt Hiob. To wyznaje Job. Er sagt in Vers 26 am Ende: Ich werde Gott anschauen. On pod koniec 26 wiersza mówi: Będę oglądał Boga. Das ist die Person, ich. Tu jest, mówi o sobie, ja. Und er sagt: Ich werde aus meinem Fleisch Gott anschauen. I mówi: Uwolniony od swego ciała. Das ist die Hoffnung der Auferstehung. To jest ta nadzieja zmartwychwstania. So gibt es auch auf diese Frage eine Antwort. I również na to pytanie jest odpowiedź. Wenn wir so über den Hiob nachdenken. I gdy tak rozmyślamy o Jobie, dann stehen wir irgendwie still. To koniec końców zatrzymamy się w ciszy. Er hat wirklich furchtbare Dinge erlebt. On naprawdę przeżył straszne rzeczy. Ich glaube nicht, dass jemand von uns so viele schlimme Dinge erlebt hat. Myślę, że nikt z nas takich rzeczy nie przeżył. So viel hergeben musste. Tyle musiał oddać. So dass es wie bei Hiob auch an die Gesundheit ging. Tak jak w przypadku Joba, że musiał, czy stracił swoje zdrowie.
dass sich dann die Ehefrau von ihm abwendet. Że jego żona się od niego odwraca. Und dass seine drei Freunde ihn so verletzen mit diesen Worten. I trzech jego przyjaciół go tak rani tymi słowami. Wir können die Fragen von Hiob gut verstehen. I myślę, że dobrze potrafimy zrozumieć te pytania, które stawia Job. Und wir sind dankbar, wie diese Fragen beantwortet werden. I możemy być wdzięczni za sposób, w jaki otrzymujemy odpowiedź na te pytania. Und jetzt gehen wir zum Ende Hiobs. I teraz przejdźmy na do końca Joba. Da stellt er noch eine Frage. I stawia jeszcze jedno pytanie. In Kapitel 42, Vers 3. 42 rozdział, trzeci wiersz. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? Kto jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Was bedeutet diese Frage? Co to, co oznacza to pytanie? Wir gehen zurück zu Kapitel 38. Wróćmy do 38 rozdziału. Und da stellt der Herr selbst diese Frage. I tu sam Pan stawia to pytanie. In Vers 2. W drugim wierszu. Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Da sagt er, das ist der Mensch. I Bóg mówi niejako, człowiek próbuje. Gott hat einen Rat. Gott hat einen Plan. Bóg ma plan, Bóg ma radę. Aber der Mensch verdunkelt ihn mit Worten ohne Erkenntnis. Ale człowiek zaciemnia go słowami, w których nie ma poznania. Und wenn Hiob diese Frage wiederholt, i gdy Job powtarza to pytanie, dann bedeutet es, dass er Gottes Standpunkt einnimmt. To oznacza, że on przyjmuje punkt widzenia Boży. Ja, er sagt, ja, Gott, du hast recht. I on mówi innymi słowy, tak Boże, ty masz rację. Er sagt es auch später. Ich habe Dinge beurteilt, die ich eigentlich gar nicht beurteilen konnte. I sam to przyznaję, że próbowałem ocenić rzeczy, których nie byłem w ogóle w stanie ocenić. Ich bin zu klein dafür. Jestem zbyt mały na to. Aber er sagt, jetzt habe ich dich gesehen. Ale mówi też, ale teraz widziałem cię. Hiob ist beeindruckt von der Größe Gottes. I Hiob, Hiob jest pod wrażeniem wielkości Bożej. Er wiederholt diese Frage, die Gott hatte. On powtarza to pytanie, które Bóg mu postawił. Er macht damit deutlich, dass er Gottes Standpunkt einnimmt. I jest to pewnym, że on przyjmuje punkt widzenia Boga. Und er braucht keine Antwort mehr auf diese Frage. I nie potrzebuje odpowiedzi na to pytanie. Er hat es begriffen. On pojął to. Er ist erstaunt und überwältigt von der Größe Gottes. On jest zadziwiony i zachwycony wielkością Bożą. Ich weiß, dass du alles vermagst. Wiem, że ty wszystko możesz. Er sagt, jetzt hab mein Auge dich gesehen. Teraz oko moje widziało cię. Ich glaube, das ist das herrlichste Ergebnis in all dem, was Hiob erlebt. I myślę, że to jest ten najcudowniejszy efekt tego, co Job przeżył. Was ist näher? Was ist mehr? Etwas mit dem Ohr hören oder etwas mit dem Auge sehen? Co jest więcej? Co bardziej byśmy cenili? Coś usłyszeć czy coś zobaczyć? Hiob sagt, ich hatte mit dem Ohr was von dir gehört. Job mówi, słyszałem co nieco o tobie. Ale sagt, jetzt habe ich dich gesehen mit meinem Auge. Ale teraz mówi, teraz moje oko widziało cię. Ich bin näher gekommen. Zbliżyłem się. Ich habe mehr von dir verstanden. Więcej zrozumiałem o tobie. Und das ist das, was Gott beabsichtigt. I to jest właśnie to, co Bóg, ten zamiar, jaki chce Bóg z nami osiągnąć. Er segnet Hiob. Bóg błogosławi Joba. Und er segnet Hiob mit dem Doppelten von dem, was er vorher hatte. I pobłogosławił mu podwójnie tego, w tym, co miał. Fragen von Hiob. Pytania Joba. Ich weiß nicht, wo wir uns wiederfinden, an welcher Stelle. Nie wiem, gdzie zobaczymy się. Bei welcher Frage wir merken, da stehe ich. Nie wiem, gdzie stwierdzimy. To pytanie, to jest moje pytanie, które ja stawiam. Möchte abschließend einen Vers lesen aus dem Jakobusbrief. Ale na koniec jedno miejsce z listu Jakuba chciałbym przeczytać. Da schreibt Jakobus nochmal von Hiob. Tu Jakub jeszcze raz pisze o Jobie. In Kapitel 5, Vers 11. Piąty rozdział, jedenasty wiersz. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Das Ende des Herrn habt ihr gesehen. I oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Es ist das Ende des Herrn mit Hiob. To jest to zakończenie, które Pan, zakończenie Boże z Jobem. Wie Gott ihn dahin gebracht hat, ihn zu erkennen.
jak Bóg pozwoliłby go Job poznał. Und wie er ihm einen doppelten Segen gegeben hat. I jak mu w dwójnasób pobłogosławił. Aber dann schreibt Jakobus noch etwas. Ale jeszcze coś dodaje Jakub. Der Herr ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. My mamy, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan, w niemieckim jest pełen wewnętrznego współczucia i miłosierdzia jest Pan. Das hat Job auch erlebt. I to również przeżył Job. Und das dürfen wir auch erleben. I to możemy, tego możemy też doświadczać.